Hej! Witam Was na kolejnej części Team Mrówka Blog. Tu obok stoi mój koń, który nie chce się pokazać w kadrze. No okej. Okay. To będzie trochę bardziej taki fajniejszy odcinek, ponieważ spróbujemy Wam pokazać różne kombinacje drągów, ale taki, który wynalazłam na Instagramie. Aparat mi się widzę, że rozładuje i nie wiem nawet co robić, więc muszę szybko się przywitać. Teraz poustawiam tutaj wszystkie przeszkody, jak się tylko da, to co znalazłam właśnie na Instagramie. Głównie na profilu Parku Lulowe, które wczoraj Wam pokazywałam na story. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety nie mam takiej ilości drągów, żeby ułożyć wszystkie trzy kombinacje, więc prawdopodobnie użyję jedną i potem przejdę, zsiądę, zrobię drugą. Trzeciej może też, ale no to na pewno nie mam wystarczającej ilości drągów, więc póki co próbujemy ułożyć cokolwiek, albo jakieś inne, lekko gimnastyczne, głównie drągi. Tutaj mówię, stoi dąbróweczka, która jest już gotowa, ubrana i udaje, że mnie nie widzi i śpi. Więc zapraszam do oglądania, a ja się biorę do roboty. A więc tu widzicie jedną z najbardziej zainspirowanych części naszego dzisiejszego treningu, czyli trójkąt. Generalnie ja uwielbiam takie śmieszne kombinacje, ale nigdy nie miałam jakoś tak okazji ich wykorzystać, więc dzisiaj właśnie wzięłam tą z Parku Love i to jest generalnie zmodyfikowane to ćwiczenie, ponieważ tam było to w linii, gdzie była jeszcze stacjonata i więcej kawaletek, ale ja wzięłam dwie kawaletki i trójkącik. Niestety trochę nagranie nam nie wyszło, ona tutaj trąciła i te dobre się nie nagrały z jakiegoś powodu. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę to ćwiczenie, jako ćwiczenie, które ma sprawiać, że koń będzie wyżej podnosić nogi, naprawdę działało, bo nie wiem, czy zauważyliście, ona na tym pierwszym nagraniu super te nogi podnosiła. Następne jest taki jedna niższa, druga wyższa, no wiadomo, może nie stacjonata, tam było odległość około 3 metrów i to miało być na kus, jednak mój koń stwierdził, że on nie będzie kusować. Dopiero tutaj jest właśnie kus i wyskok i na tym mi zależało tak naprawdę, to również jest któreś zmodyfikowane ćwiczenie, bo jak się okazało, ja no, nie jestem dobra w wykonywaniu czegoś według poleceń. Potem stwierdziliśmy, że już możemy zrobić z tego dwie takie mini stacjonaty i poćwiczyć skok wyskok i te najlepsze również się nagrały. Ja wiem, że to brzmi bardzo, nie wiem jak to nazwać, wygodnie, ale naprawdę to, co Wam tu pokazuję, to jest taka 1/10 z tej dobrej pracy, naprawdę takiej, która wychodzi. Kolejna rzecz, którą poćwiczyłam, to już bardziej tak na zasadzie swoich własnych potrzeb, to jest dwie stacjonaty na 7 metrów linia, żeby była jedna fula i muszę Wam powiedzieć, że no, nie zawsze wychodzi i nie zawsze ten koń wygląda dobrze, aczkolwiek to nam w końcu wyszło, no w końcu były te jedna fula tylko. Tak myślałam, że nic nie będzie widać, więc poświecę latarką. Wygląda strasznie. Dobra, to już by było na tyle. Chodź. To już by było na tyle dzisiejszej naszej dąbrówkowej pracy. I dzięki za obejrzenie, koniu nie lisz. I no. To co zobaczyliście, to taki nasz początek w sumie pracy. Miejmy nadzieję, że będzie teraz już nie licz tego, tylko lepiej. I dziękujemy oczywiście za wszystkie. Tam jeszcze Kania przyszła do zgromadzenia. Dziękujemy za wszystkie wasze komentarze i w ogóle za aktywność, bo teraz coś ciężko. I no, niedługo może uda nam się coś zrobić na kształt ala sklepu, ale o tym więcej, aparat mi się rozładowuje. Więc no, teraz już dzięki i pa i nie dasz buzi, no to nie. Team Mrówka Blog, część 21 chyba, to siemka.